Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ale nie w Rysiowlogu. Witam Was we Vlogmasach, czyli we vlogach o tematyce świątecznej. Postanowiłam po latach oglądania youtuberek i celebrytek we Vlogmasach, że sama w końcu nakręcę. Powiem Wam, że jak uruchamiałam ten kanał, to od samego początku marzyłam o tym, że w końcu nadejdzie grudzień i ja sobie będę kręcić Vlogmasy. Czyli w moim wykonaniu to będą takie krótkie, codzienne lub prawie codzienne odcinki o moich perypetiach grudniowych. Nie do końca będą dziewiarskie, to znaczy będzie temat główny dziewiarski, ale będzie też dużo treści około dziewiarskich. Także jeśli ktoś jest stricte zainteresowany dzierganiem, to proponuję zostać przy Rysiowlogu. A jeśli ktoś lubi jeszcze opowiadania o różnych pokrewnych tematach, o takich codziennych przygodach i perypetiach, to właśnie zapraszam na Vlogmasy. Bardzo bym chciała, żeby był codziennie odcinek, ale życie raczej na to nie pozwoli. Natomiast postaram się, żeby nie było odcinków rzadziej niż co dwa dni. Moje życie też nie jest aż takie ekscytujące, żeby codziennie robić z niego vloga, także musicie wybaczyć. Tematem przewodnim tych moich rysiowych Vlogmasów, bo tak postanowiłam nazwać tę serię, będzie udzierg świąteczny. I dzisiaj Wam opowiem, co to będzie, z jakiego wzoru i z czego, a także zapowiem konkurs, którego rozwiązanie będzie na koniec Vlogmasów, czyli dwa dni przed Wigilią, tak żebym mogła nadać paczkę, która jeszcze dotrze. Dobra, no to najważniejsze, do brzegu. Co będę robić? Przygotowałam sobie książkę. Książkę Stevena Westa. Ja będę robić wzór z książki, ale on jest też do kupienia solo w wersji elektronicznej. Jest to wzór, który wpadł mi od razu w oko, jak tylko otworzyłam tę książkę. A kupiłam ją po to, żeby zrobić plastry miodu. Natomiast otworzyłam w pewnym momencie, jak ją kartkowałam, na tym wzorze. Jak może nie do końca widać, nazywa się Painting Triangles, czyli trójkąty. Natomiast ja już jak zobaczyłam od razu ten wzór, to sobie pomyślałam, że to wygląda jak choinki. No, już o tym opowiadałam. Tutaj mam taka, że ta pani ma na sobie mniejszą wersję tej chusty, bo ona jest w dwóch wersjach, mniejszej i większej. To jest ta mniejsza chusta, do której potrzeba zdecydowanie mniej kolorów, bo cztery. Trzy kolory na te paski i jeden na te takie trójkąto choinki. Dlaczego choinki? Dlatego, że dla mnie to wygląda totalnie jak choinki. Więc jak tylko otworzyłam tę książkę i zakochałam się w tym wzorze, to postanowiłam, że zrobię tę chustę w odsłonie świątecznej, gdzie te choinki będą w kolorze jodłowym, sosnowym, takim leśnym, a pozostałe paski będą takie typowo christmasowe, czyli białe, czerwone i zielone. Ale jakie zielone, to Wam zaraz pokażę. Odkładam książkę, bo wyciągam włóczki. Uwaga, będzie szeleszczenie. Teraz opowiem Wam coś ciekawego. Udało mi się pozyskać sponsora do Vlogmasu, czyli firmę, która podarowała mi włóczki na wykonanie tego projektu. Mało tego, ta firma, czyli Mayflower, podarowała mi dokładnie dwa zestawy, bo z jednego ja zrobię chustę, a drugi trafi do kogoś z Was. Ale o tym za chwilę. Teraz wyciągamy włóczki. Dobra, rozpakowałam ten gigantyczny wór. Proszę bardzo, taki wielki. Odkładam go, jeszcze chwila szeleszczenia. Teraz Wam pokażę, ale to mi się nie mieści w rękach. Od razu mówię, że mi się to nie mieści w rękach. To wszystko co tu mam. Dlatego Wam pokażę na razie. Tak. Muszę to przechylać do siebie, żeby mi nie pospadało. Ale zaraz zobaczycie, co tu jest grane. Już mi dwa spadły. I jeszcze trzy motki tu. O, proszę. To wszystko, plus ten jeden biedny biały, który mi spadł na podłogę, to jest właśnie zestaw na dwa szale. Teraz Wam pokażę te włóczki i powiem Wam, dlaczego je wybrałam i jak one się mają w ogóle do tego wzoru. Najpierw cała zgrzewa tych choinkowych. Otworzę je. Jeszcze ich tak nawet dokładnie nie zmacałam. Nie wiem, czy tutaj dobrze, co pewnie dobrze widzę, jest oddany ten kolor. Najpierw Wam pokażę kolor, potem Wam powiem o tych włóczkach. Dlaczego wybrałam akurat te, a nie inne.
Więc to jest taki jodełkowy. I z tego będą te trójkąty, te choineczki. Natomiast tłem do tych choineczek będzie albo czerwony. Troszeczkę przekłamuję i zbyt jasny i jaskrawy ten kolor jest. Może gdybym oddalił, no tak już jest lepiej. Zielony. Oraz biały. A to nie jest taki śnieżno-biały, to jest taki naturalny biały. Także to zestawienie kolorystyczne, bardzo świąteczne, ale z nutą leśną. Akurat sąsiad zaczął wiercić. Wspaniale. Zwłaszcza, że w naszej wspólnocie mieszkaniowej jest zakaz wiercenia w niedzielę. Dziękuję bardzo, sąsiedzie. Wracam do włóczek. To zestawienie kolorystyczne wybrałam właśnie na ten szal. Czy on będzie dla mnie? Czy on będzie dla kogoś na prezent? To jeszcze zdecyduję. Zobaczymy, jaki wyjdzie, jak bardzo się w nim zakocham oraz z kim będę spędzać święta i komu będę dawać prezenty. A teraz do wzoru. Wzór na chustę jest dostępny w dwóch rozmiarach. Mała albo duża i ja się zdecydowałam na małą. Ona będzie miała według wzoru 107 cm w najszerszym punkcie po blokowaniu. Teraz Wam powiem coś mega ciekawego. Według Stevena Westa powinnam użyć włóczki Merino Superwash w gramaturze 100 g 360 metrów. I zgadnijcie, co? Mam dokładnie taką włóczkę. Znalazłam włóczkę, która ma w 50 g 185 metrów. Jest to 100% Merino. Nie jest napisane niby Superwash, ale ono jest z takiej linii Easy Care i jest do prania w pracy. Także niby nie ma tego napisu Superwash, ale etykietka jasno wskazuje, że można prać w pracy do 40 stopni oraz można prasować. Także wybierając sobie włóczki w sklepie Mayflower, kierowałam się przede wszystkim tym, żeby to była po pierwsze wełna, po drugie, żeby pasował metraż i to mi się udało idealnie. Idealnie. To jest tania alternatywa dokładnie tych włóczek, przynajmniej w teorii, które zaleca Steven West. Natomiast trzecim parametrem był duży wybór kolorów. Podobały mi się bardzo inne włóczki na stronie Mayflower, na przykład takie ręcznie farbowane, ale one nie miały aż tylu możliwości kolorystycznych. A mi zależało, żeby to był taki bardzo świąteczny projekt, żeby to były nasycone kolory, nie ciapkowate, tylko jednolite. Jedynie ta jodełka jest taka mikromelanżowa. Będę Wam pokazywać jeszcze wielokrotnie te włóczki w trakcie przerabiania. Dlatego zobaczycie je w innym świetle. Dzisiaj jest takie... Tu mam lampkę włączoną, więc trochę z dworu, z pola, jak to mówią w Krakowie. Ale może nie do końca widać te kolory. Jutro Wam pokażę i w kolejnych dniach dokładnie, jaka jest tekstura tych włóczek. Jakie dokładnie są to kolory. To nie jest aż taki jaskrawy i to nie jest aż taki jaskrawy. One są takie spokojniejsze. O! To nie jest taki, to jest taki. Natomiast ten zielony też nie jest taki trawiasty. Tylko jest bardziej butelkowy. Ale nie aż taki. Także o tych włóczkach jeszcze Wam będę opowiadać. Ciekawostka jest taka, że kiedy wybierałam je w sklepie Mayflower, akurat była na nie promocja, były po 11,90. Także to nie są jakieś super luksusowe, drogie włókna. Natomiast ja je wybrałam właśnie dlatego, że idealnie pasują do metrażu. Zastanawiam się, czy w ogóle robić próbkę, skoro tam we wzorze oryginalna włóczka to jest Merino o dokładnie takim samym metrażu. Jeszcze się zastanowię nad tą próbką. Nie jestem wielką fanką próby, jak wiecie o tym. Natomiast bardzo chcę już zacząć ten projekt. Moim założeniem jest skończyć go do 22 grudnia. Tak, żeby Wam pokazać jeszcze przed świętami w krótkim odcineczku finalu chustę. Zablokować i jeszcze móc ją w Wigilię albo komuś podarować, albo założyć. A teraz jeszcze ostatnie słowo o konkursie świątecznym na moim kanale, sponsorowanym przez Mayflower. Ten drugi zestaw, dokładnie wyliczony na drugą chustę, dostanie ktoś z Was. I będzie to osoba, która do 22 grudnia będzie aktywna w komentarzach vlogmasowych. Ten ktoś, kto zwróci moją szczególną uwagę na swoje komentarze
I tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że bardzo liczę na Wasze refleksje, wspomnienia, tradycje nowsze i starsze, Wasze zwyczaje. Na pewno będziemy trochę gadać o świętach, o dekoracjach, o tym, kiedy kupujecie choinkę, o tym, co jecie i o wszystkich różnych tematach, które się będą pojawiać w związku ze świętami. O tym chciałabym, żebyście się dzielili w komentarzach. Bardzo przyjemnie mi się czyta. Ja w ogóle uwielbiam rozmawiać z ludźmi z różnych regionów o tym, jakie są u nich tradycje. Na przykład moja koleżanka mówi, że u nich jest festiwal pierogów i kiedyś, jak była jeszcze młodsza, 15-20 lat temu, było kilkanaście rodzajów pierogów na Wigilii. U mnie były tylko z kapustą i grzybami. I to był tylko ten jeden smak taki wigilijny, nie było innych smaków wigilijnych. Nikt nie robił pierogów w innych smakach akurat na Wigilię, no bo to nie były świąteczne. No ale jak widzicie, w różnych domach, w różnych regionach jest różnie. I o tym będę chciała, żebyście pisali mi w komentarzach, zależnie od tematu, który się pojawi. Trochę będzie się działo w tym grudniu. No, jak Wam mówiłam, moje życie nie jest aż tak ekscytujące, ale będzie trochę wydarzeń zewnętrznych, w których będę brać udział. Na przykład mamy niedługo Dziergołajki, a za tydzień, w piątek, idziemy do Wrocławia na oczywiście targi Włóczki Yarnfest, ale też na imprezę dziewiastką. A za dwa tygodnie otwiera się Biferno stacjonarnie w Krakowie. Więc trochę tych wydarzeń będzie. Ja Was będę po tym wszystkim prowadzać. Od razu mówię, że te odcinki będą często, ale będą krótkie. Natomiast będzie się w nich dużo działo. Nie będę siedzieć i gadać tak jak teraz, tylko raczej to będą takie montowane odcinki z różnych aktywności, które się wydarzyły w ciągu jednego lub dwóch dni. I często będą związane z dziewiarstwem, ale nie zawsze. Natomiast zawsze będą związane ze świętami. I to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, jutro. A tymczasem ja idę sprawdzić, jakie druty, zastanowić się, czy robić próbkę, czy lecieć od razu na żywioł i już nabierać oczka. I widzimy się, jak już nabiorę oczka i zacznę kilka rzędów tej pięknej.